Fenomen tego miejsca związany jest ściśle z budową geologiczną tego obszaru. Właśnie dlatego w tym rejonie Aleksander Humboldt szukał złóż, które pozwoliłyby na produkcję soli. Alexander von Humboldt sollte schon 1793 nach Swansk fahren. Es war kurz nach der zweiten Teilung Polens, wo Swansk in das neue Land Südpreußen eingegliedert wurde. Tak naprawdę bardzo niewiele wiemy na temat mechanizmu powstania solankowego uzdrowiska w Polsce, jakim jest Ciechocinek. Wer einmal ein Gradierwerk errichtet hat oder wer dabei sein konnte, wie ein Gradierwerk ja, projektiert wurde und der Bau ausgeführt wurde, kann diese Einrichtung an jeden anderen Ort in der Welt übertragen. Alexander von Humboldt war Kosmopolit und schon als junger Mensch hat er sich der Welt verbunden gefühlt, hat er Sehnsucht nach der Welt gehabt, hat bei seinem Studium in Freiberg in Sachsen junge Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, mit denen er bis zu seinem Tod oder deren Tod korrespondiert hat. Das heißt, von Jugend an hat er sich der Welt und der Verbindung der Wissenschaftler auf der Welt verbunden gefühlt. Und deshalb ist vielleicht Alexander von Humboldt von außen über die Welt für Deutschland und Europa neu entdeckt worden, weil wir Deutschen ihn vielleicht zu lange nur als Preußen und nicht als weltumspannenden Kosmopoliten erkannt und geschätzt und gewürdigt haben. Der 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt 2019 hat zu einer neuen Humboldt-Renaissance geführt. Man hat Humboldt neu entdeckt, auch seine globale Bedeutung für all seine Erkenntnisse, seine weltweite Vernetzung von Wissenschaft. Und wir von unserem Alexander von Humboldt Kulturforum bemühen uns, diese internationalen Beziehungen Alexander von Humboldts auch wieder neu zu entdecken und Forschungslücken zu schließen. Zu den vielen Schülern, die von Heinitz hier nach Freiberg geschickt hat. Der berühmteste war später Alexander von Humboldt. Humboldt hat hier den Bergbau gelernt. Er hat selbst in der Erstellung einer sogenannten Radstube mitgearbeitet. Er hat also praktische Arbeiten gemacht. Er hat die Maschinen hier kennengelernt. Und er hat eigentlich alle technischen Grundlagen für alle Bereiche des Bergbaus hier an der Bergakademie vermittelt bekommen, einschließlich des Salinenwesens oder eben auch der Porzellanherstellung oder auch der Glasherstellung. Er hat dann die Bergakademie hier verlassen, ist sofort als Assessor cum voto, also als Beamter mit Stimmrecht, in die preußische Bergverwaltung aufgenommen worden und in das von Preußen neu gewonnene Gebiet Ansbach-Bayreuth delegiert worden. In der Zeit, in der er Bergbeamter in Franken war, hat er eben umfangreiche Reisen unternommen in das Gebiet des heutigen Polen. Humboldt hat auf seiner Reise durch Polen schlesische Bergbaureviere besucht und dort die neueste Technik unter anderem auch kennengelernt.
Alexander von Humboldt i jego związki z Tarnowskimi Górami ponad 200 lat temu, dokładnie 16 listopada 1792 odwiedza nasze miasto. Dlaczego? Za sprawą maszyn parowych, które tutaj się znalazły, gdzie był poligon tych maszyn, gdzie rozwijał się Górny Śląsk, to czwarte miejsce rewolucji przemysłowej i bardzo znaczące wówczas w tej części Europy. Alexander von Humboldt, wysłany przez Antona von Heinitza i Karla Hardenberga, aby zajmował się kopalniami soli, aby poznał zarządzanie kopalni soli, jedzie do Wieliczki, ale kopalnie soli borykają się z wodą, a Tarnowskie Góry również mają ten kłopot z wodą, a zarazem kłopot, a z drugiej strony życie. Woda jest pierwszym elementem, dlaczego Tarnowskie Góry zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I wiemy, że ta woda zagraża kopalniom soli, którymi miał się zajmować Humboldt, więc przyjechał zobaczyć to, co Fryderyk von Redden buduje w Tarnowskich Górach, pewien cały system odwadniania kopalni, składający się z wielu poziomów. I to Tarnowskie Góry przekuwają jego uwagę na tyle, że zostaje w naszym mieście aż miesiąc czasu. W Wiedniu Alexander von Humboldt spędza tylko jeden dzień. Pewno nakłonił go jego przyjaciel Goethe, który 2 lata wcześniej był. Pisząc oczywiście czterowiersz z dala od wykształconych ludzi na rubieżach państwa. To tak ukuło Tarnogórzan. Natomiast Alexander von Humboldt widzi, że to miejsce, w którym trzeba postawić również na naukę i wpłynął na to, że jedna z pierwszych szkół górniczych pojawia się właśnie w Tarnowskich Górach. To tutaj kształcą się kadry właściwie wszystkich zakładów górniczych i hutniczych Górnego Śląska. Tarnowskie Góry, kiedyś Tarnowic, to miejsce, w którym od zawsze wydobywano rudy srebrnonośne, rudy ołowiu, srebra, jak i cynku. Przez 100 lat przecież Prusy i Niemcy zdominowali produkcję cynku na świecie. O tym się nie mówi. Górny Śląsk dzisiaj rozpoznawany przez węgiel kamienny i słusznie, ale węgiel był potrzebny jako paliwo, a pieniądze robiliśmy na żelazie i na cynku. I to Humboldt widział już w XVIII wieku. Fakt, że najwybitniejszy humanista XIX wieku Alexander von Humboldt w roku 1792 przebywał w Tarnowskich Górach na Śląsku i w Wieliczce w Galicji, jest powszechnie znany. Natomiast jedynie wśród legend na terenie naszego miasta, na terenie Ozimka, zachowały się informacje, jakoby Humboldt odwiedził także tutejszą Hutę Malapanę. Dopiero konferencja, która odbyła się w Ozimku w roku 2022, pozwoliła na bardzo dokładne określenie terminu tej wizyty w naszym mieście i faktu, że przebywał tu aż 2 dni. Wiemy także, po co tutaj przybył. Powodem były maszyny parowe produkowane w naszej hucie, pierwsze na kontynencie europejskim, produkowane na potrzeby tarnogórskich kopalń. Dociekając przyczyn, powodów wizyty Alexandra von Humboldta w Ozimku w roku 1792, trafiłem na Hartmuta Koszyka, a przez niego do profesora Ingo Schwarza. Dopiero od profesora Ingo Schwarza dowiedziałem się, że
Jest polski uczony, jest polski badacz, który przez wiele lat swojego życia zajmował się polonikami związanymi z Aleksandrem von Humboldtem. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem o Krzysztofie Zielnicy. Było to w roku 2019. Chociaż spuścizna badań Krzysztofa Zielnicy nigdy w Polsce nie doczekała się publikacji, to jego praca, jego efekty pracy, publikacje w języku niemieckim stały się właściwie podstawą konferencji, którą zaplanowaliśmy na wrzesień 2022 roku. Tam spotkali się naukowcy z Polski, z Niemiec, prawdziwe autorytety w tej materii. Pani hrabina Humboldt-Dachreiden w czasie konferencji, podczas wyjazdu studyjnego, miała okazję odwiedzić siedzibę rodową Humboldtów w Otmuchowie na Śląsku. Mit Reisestrapazen umzugehen wie ihr Ur-Ur-Ur-Uronkel. Ich war also 1928 zuerst. Ich bin dreimal Urenkelin von Wilhelm von Humboldt. Ich war vor ein paar Jahren zum ersten Mal hier und ich bin ganz ehrlich, zuerst wollte ich nicht, aber mein Mann hat mich überredet und hat gesagt, doch, ich möchte das kennenlernen. Als Kind bin ich aufgewachsen mit den Geschichten, die mein Vater erzählt hat über Geheimgänge und. Und wir sind dann, man kann reinfahren in den Schlossinnenhof und ich habe die Türe aufgemacht, bin ausgestiegen und ich habe gedacht, ich kenne das alles. Es war mir so vertraut, dass mir fast, ich bekam fast einen Schüttelfrost, also eine Gänsehaut. Wydawałoby się, że o Humboldcie wiemy już wszystko, ale dopiero u Krzysztofa Zielnicy znalazłem szczegóły dotyczące jego pierwszych dwóch ważnych podróży. Rok 1792, podróż na Śląsk, o której już wiele powiedzieliśmy, ale równie ważną podróż z roku 1794 do Kołobrzegu i Słońska, czyli do dzisiejszego Ciechocinka. Okazuje się, że efektem tej podróży był bardzo ważny raport, notabene napisany w goldkronach w niemieckiej Frankonii, o którym Krzysztof Zielnica pisał już wiele lat temu. Powołując się na źródło niemieckiego uczonego z końca XIX wieku Heinricha Kramera, pisał o istnieniu raportu dotyczącego efektów tej podróży. Niestety raport ten uznano wtedy za zaginiony. Teraz, w tym roku, czy w roku 2022, w trakcie konferencji, pani profesor Hilsenberg w swoim referacie nie tylko opisała zawartość tego raportu, ale także szczegółowo omówiła odnaleziony, bardzo przypadkowo, egzemplarz w archiwach Wernigerode. Erst im Jahr 2015 hat Georg von Humboldt, das ist ein Urenkel nicht von Alexander, sondern von Wilhelm von Humboldt,
der hat in Wernigerode was ganz was anderes gesucht. Naja, und wie das so passiert, er hat's gefunden. Und da er nur wusste, dass ich mich schon mit Alexander von Humboldt und seinem Briefwechsel zu Glas, zu Steingut, zu Porzellan beschäftigt habe, das heißt, dass ich seine Schrift lesen kann. Im Archiv sind ja alles handschriftliche Unterlagen, das ist ja nichts Gedrucktes. Ja, da hat er mich gefragt, ob ich das nicht transkribieren könnte. Alexander von Humboldt hatte für Swansk eigentlich überhaupt keinen ordentlichen Auftrag. Den hatte er nur für Kolberg. Ich gehe davon aus, dass man völlig ahnungslos war in Berlin, was da so an der Weichsel los ist. Und dass man dementsprechend dem Alexander von Humboldt tüchtig freie Hand gelassen hat, was er berichten wollte und wo er gucken wollte. Es wusste ja niemand so richtig Bescheid. Und Alexander von Humboldt hatte an der Bergakademie in Freiberg studiert. Und wie das sich für einen ordentlichen Bergmann gehört, muss man sich da auch mit Mineralogie und Geologie beschäftigen. Und überall, wo er hinkam, hat er sich um die geologischen Sachverhalte gekümmert. Und das allererste war, dass er schon auf der Fahrt von Kolberg nach Swansk genau geguckt hat, durch welche geologischen Territorien er reist und natürlich als allererstes sich auch in dem Gebiet, und jetzt sage ich bewusst um Tschernjinek, sich umgeguckt hat aus geologischer Sicht. Und da hat er festgestellt, dass es ja ein regelrechtes Gebiet gibt, in dem die Sohle fast flächig zutage tritt. Er schreibt dazu: Sie fangen am alten Weichselufer an, im Tal unfern der Anhöhe von Rationzek, ziehen sich im Bogen erst westlich gegen Wolchewo, dann gegen Swansk und endlich östlich längs der Bjerava und Weichsel hin. Właśnie w tym obszarze, na północny zachód i na północ od Ciocinka, w Dolinie Wisły, w miejscowości Słońsk, prowadził swoje obserwacje i badania Aleksander Humboldt. Badania i obserwacje były prowadzone już w 1794 roku, o czym dowiadujemy się właśnie z zaginionego raportu, który kilka lat temu został odkryty. To tutaj warstwy Jury, środkowej, górnej czy też dolnej, są uwypuklone ku górze. Pojawiają się bardzo płytko pod powierzchnią terenu, bo już na kilkunastu do dwudziestu paru metrów mamy właśnie te warstwy jury, które przewodzą duże ilości solanek, czyli wód słonych. W Ciechocinku wody solankowe występują już na kilkudziesięciu metrach, ale występują one także znacznie głębiej, nawet na głębokości 1300 metrów. Są to solanki, czyli wody chlorkowo-sodowe z zawartością jodków, bromków,
które pierwotnie służyły do produkcji soli. Tężnie odgrywały bardzo ważną rolę. Powstały z inicjatywy Stanisława Staszica. Księstwo polskie było odcięte od złóż soli w Bochni i Wieliczce i poszukiwano nowych miejsc do eksploatacji tejże soli. Takie miejsce właśnie wskazał Staszic, prawdopodobnie znając raporty Humboldta w rejonie Ciechocinka. I tutaj już w 1824 roku rozpoczęto budowę pierwszych dwóch tężni, a także równocześnie rozpoczęto budowę ważelni soli, którą taki pierwszy rozruch próbny był w 1830 roku. Inicjatorem budowy tężni ciechocińskich był Stanisław Staszic, a ich projektantem i wykonawcą Jakub Graf. Zupełnie nowego znaczenia nabiera osoba Aleksandra von Humboldta w całym tym mechanizmie po odkrytych raportach z jego podróży z roku 1794. Opisuje w nich lokalizację, ale także opisuje bardzo dokładnie, co należy zrobić, aby eksploatować bogactwo, jakim była solanka wypływająca z ziemi. Wskazał bardzo precyzyjnie miejsca, w których należy wiercić studnie solankowe. Bardzo dokładnie opisał, jak należy uchronić te złoża solankowe przez wylewającą Wisłą, ale także zarysował kształt tężni, które mają zagęścić tą solankę, która wypływa z ziemi. Ich erwarte nicht, dass Staszic das Originalgutachten von Alexander von Humboldt kannte. Aber im Jahre 1798 hat Küster Bohrversuche durchgeführt. Die hat er mehrmals begonnen, bis 1801, und darüber 4 oder 5 Berichte angefertigt, die durchaus in verschiedenen Ministerien, Dienststellen, Archiven vorgelegen haben können. Dann hat aber ein Herr von Milenski im Jahre 1805 und 1806 weiter gebohrt, und ich zitiere aus dem Bericht von Karl von La Roche auf diese Resultate. Das bezieht sich also auf Alexander von Humboldt und Küster. Auf diese Resultate gestützt wurden die Versuchsarbeiten in den Jahren 1805 und 1806 wieder begonnen und würden vielleicht zu dem gewünschten Zweck der Erschrotung reicherer Sohle und sodann zu sofortiger Anlage einer Saline in diesem Punkte geführt haben, wenn nicht in dem letzteren Jahre die unglücklichen politischen Verhältnisse, in welche der preußische Staat gestürzt wurde, alle weiteren Arbeiten verboten hätten. Das war also, als die Franzosen dann kamen, 1806. Da wurde alles unterbrochen.
Er hat sich ja sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt, dass man das Gradierwerk eigentlich auf die Höhe bauen müsste, weil da der Wind am meisten weht. Aber direkt in Swansk stehen dort Bauernhäuser auf der Höhe damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Und das hat Humboldt ausgeschlossen. Man kann die Bauern nicht umsiedeln. Aber man hat eine große Ebene, eine große Fläche. Und dort ist natürlich auch Wind. Und deswegen hat er, so viel kann man hier aus dem Text entnehmen, empfohlen, das in der Ebene zu bauen, in Richtung Kirche, aber nicht neben der Kirche, in Richtung Kirche. Also vom Bohrloch in Richtung Kirche. Er hat auch geschrieben, dass bei Swansk, ja, die Natur wollte es so, die Weichsel genau so fließt, dass man die Gradierwerke parallel zur Weichsel aufstellen kann. Das wäre das günstigste aus Sicht des Windes. Und der Wind muss ja das mit verdunstetem Wasser beladene, also die Luft muss er ja wegtransportieren. Es ging ihm immer darum, maximal den Wind auszunutzen. Und das hat er bestens gewusst, wie das geht. Słone źródła, a zapewne występujące przy nich także rośliny słonolubne, czyli halofity, ułatwiły takie rozpoznanie. Halofity występują do dzisiaj w rejonie Ciechocinka i Słońska. Możemy je zobaczyć w rezerwacie halofitów bezpośrednio przy ciechocińskich tężniach. Ich weiß nur, dass er schon als Student am Rhein festgestellt hat, wo diese Salzpflanzen am Rhein existieren und dadurch in Wiesbaden zum Beispiel gesehen hat, wo dort Sohlevorkommen sind oder auch in Nauheim. Er hat sich mit diesen Pflanzen schon immer beschäftigt und hatte also irgendwie einen Blick dafür. Er hatte ja schon, als er noch zu Hause war in Berlin mit dem Botaniker Wildenow, hatte er ja schon eine enge Freundschaft gepflegt. Also ich gehe davon aus, dass er wirklich pflanzenkundig war. Und wenn er gelaufen ist, dass ihm das richtig ansprang. Hier sind Salzpflanzen. Er hat sich auch überlegt, wie teuer denn so ein Gradierwerk ist. Das ist ja über 100 Meter lang, 200, 300 Meter, über 10 Meter hoch, hat eine gewisse Tiefe. Und all diese Aufbauten werden durch Reisigbündel ausgekleidet. Die Reisigbündel sollen die Oberfläche der Sohletropfen vergrößern, damit das leichter verdunstet. Und wenn man sich vorstellt, 200 Meter lang, 10 Meter hoch, 2 Meter tief, das sind ja Unmengen an Reisig. Und Alexander von Humboldt hat sehr gut gerechnet, dass das eigentlich das Teuerste an den Gradierwerken ist und hat deswegen vorausschauend gesagt, also wenn die Gradierwerke gebaut werden, dann sollte man jetzt schon anfangen und sollte Schwarzdornbüsche, Gehbüsche, fast Wälder anlegen, die man dann nutzen kann, um diese Schwarzdornbündel eben zur Verfügung zu haben.
Humboldt war damals 24 Jahre alt. Er hatte ja irgendwann mal ganz zu Anfang Kameralistik studiert und sein ganzes Leben hat er das im Hinterkopf gehabt. Das stand nie im Vordergrund, aber im Hintergrund hat er immer gerechnet, was kostet Aufwand und Nutzen. Manchmal hat er sich verrechnet. Aber trotzdem, das war für ihn ganz wichtig, dass man immer Aufwand und Nutzen in Beziehung setzen muss und alles tun muss, dass der Aufwand nicht zu hoch wird. Dzisiejszy kształt największych w Europie tężni solankowych, bo takimi są tężnie w Ciechocinku, zawdzięczamy wcześniejszym saksońskim doświadczeniom. Tam już od XV-XVI wieku budowano potężne konstrukcje, które miały zagęszczać solanki wypływające z ziemi. Konstrukcja tych urządzeń była rzeczywiście fenomenalna. Das ist einfache, herkömmliche Technik und wenn ich die einmal projektiert habe, dann kann ich die immer wieder projektieren. Und es kommt eben darauf an, dass ich Menschen zuverlässig ausbilde, dass sie diese Projektion beherrschen und auch den Bau überwachen können. Es ist so, dass der Transfer des Wissens von vornherein in der Ausbildung hier angelegt war, weil die, die in Freiberg studiert haben, die konnten ja hier gar nicht alle arbeiten. Sie kamen von überall her aus der Welt und sie gingen überall hin in die Welt. Alle kennen sich, alle sind überall auf der Welt, alle wissen voneinander. Sie kennen sich entweder persönlich oder sie kennen sich aus der Literatur und alle, und das ist ganz wichtig, tauschen auch ihr Wissen untereinander aus, um einfach den Wohlstand der Menschen damals voranzubringen. Te wspaniałe konstrukcje możemy na terenie Saksonii podziwiać do dzisiaj, ale myślę, że warto wybrać się do Ciechocinka, bo tężnie zostały zachowane w autentycznym kształcie, tak jak zaprojektował je Johann Jakob Graf. Okazuje się, że Aleksander von Humboldt i projektant tężni w Ciechocinku Johann Jakob Graf, ale także inni wielcy wykładowcy pierwszej polskiej uczelni technicznej, jaką była Akademia Górnicza w Kielcach, to obcokrajowcy, to Saksończycy, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój przemysłu polskiego w czasach Królestwa Kongresowego. Jestem przekonany, że umiędzynarodowienie informacji o odnalezieniu raportu Humboldta na temat źródeł ciechocińskich jest przyczynkiem do tego, aby w przyszłości Ciechocinek mógł starać się o wpisanie na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Es ist ja interessant, das Gutachten zur Salzgewinnung
dass nach den neuesten Erkenntnissen Alexander von Humboldt in Goldkronach in Franken geschrieben hat, dass wir jetzt durch die Verbindung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Polen der Spur nachgehen, um auch über Alexander von Humboldt die deutsch-polnischen Wissenschafts- und damit Kulturbeziehungen ein Stück neu zu vertiefen.